Welcome to episode number 278, Wieszczyszedemdziesiąt osiem of Learn Polish Podcast. You'll find all our episodes on learnpolishpodcast.com. We're also on YouTube. You'll find the links in the podcast description. Get lessons from CamillaPolonaSwitch.com. If you're new, go back to the start. We left a link for the episode number one so you can build as you go along. And I'm also a podcasting coach because I've got four other podcasts of The Awakening, where I'm exposing fraud and corruption, but with solutions. The speaking podcast to help you become a better speaker or a coach. The meditation to help you chill out. And the crypto to learn about crypto, blockchain technologies, and NFTs. You'll find everything bio.link/podcaster. Cześć, Camilla. Cześć, Roy. See, Camilla, every time I say this, she's looking at me like, oh, not again. But you must remember, cały czas mamy nowe osoby. Oczywiście, oczywiście, wszystko jest w porządku. Witam Cię, Roy, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na bardzo sympatyczny podcast dotyczący Dnia Nauczyciela. Ponieważ w Polsce 14 października jest Dzień Nauczyciela. Zapraszamy Was serdecznie. 14 października jest Dzień Nauczyciela, czy Teacher's Day, so tak? Teacher's Day on the 14th of October. I dzisiaj ten podcast jest właśnie o nauczycielu. Punkt numer jeden. Mój ulubiony nauczyciel, my favorite teacher, Roy. Kiedy byłeś małym dzieckiem, tak, chodziłeś do szkoły, czy miałeś swojego ulubionego nauczyciela? Czy pamiętasz, kto to był, jak miał na imię, czego uczył? Pamiętasz swojego ulubionego nauczyciela? A może nie miałeś? No, pamiętam wszystko nauczycielką i czy było miło? Nie bardzo. Jeden było bardzo dobrze. No to jak się nazywał? To był nauczyciel od matematyki, czy nauczyciel od... It's like Sean O'Keefe. O'Keefe was his name. Tak, ale czego on uczył? Jakiego przedmiotu? It was like, kiedy było małe, on uczył wszystko. Like, ale on był bardzo dobry język, irlandzki język, Irish. Nauczanie początkujące, tak. Czyli to był, tak, czyli on uczył wszystkiego. Trochę języka, trochę plastyki, sztuki, tak, biologii, geografii. Wszystko było razem, bo to byłeś bardzo małe. No dobrze. Punkt numer dwa. Nauczyciel powinien być, so teacher should be. I teraz trzy cechy, Roy. Jaki powinien być nauczyciel? Ja myślę, że cierpliwy. Cierpliwy, tak, patient, tak? Cierpliwy. Kreatywny. I oczywiście powinien być pomocny, helpful, tak? Na przykład, a twoim zdaniem, twoja opinia jaka jest? Jaki powinien być nauczyciel? Dokładnie, co mówiłeś. Czyli powtórzymy, cierpliwy, tak. Kreatywny, pomocny i energiczny. Tak, i interesujący. Myślę, że lepiej, kiedy nauczycielka na szkoła nie ma favorite, tak? Bo czasami nie lubi kilka dzieci i zawsze nie pomóc tym dzieci, tak? I też pomaga. Czasami nauczycielką może być było bardzo dobre, kiedy było młodsze, a kiedy jesteś na przykład 50 albo 60, jest, nie mam ochoty na nauczyciel, tak? A lepiej wymienić pracę, bo ja pamiętam... No, jakieś było... skomplikowane historie nam opowie. Nie, ja pamiętam, mam... nauczycielką, kto problem z alkohol, kto... Just, to no mówię, było... jakieś skomplikowane życiowe historie nam Roy opowiadał. Ale kiedy ja rozmawiam ze wszystko mówi samo, tak? I dla mnie na szkoła lepiej dzieci nie ma pracy domowej, homework, bo lepiej uczy się w szkoła i bawi się w domu ze przyjaciółami. Dobrze, czyli nauczyciel powinien być pomocny i uczyć w szkole, sprawdzać dzieci w szkole, robić ćwiczenia w szkole, ale nie dawać pracy domowej do domu, tak? Dokładnie. Dobrze, rozumiem? Dobrze. Numer trzy, praca nauczyciela jest. I to jest takie pytanie, jaka jest praca nauczyciela? Na przykład praca nauczyciela jest bardzo kreatywna, jest interesująca, demanding, wymagająca, jest trudna, jest hard, tak? Jest trudna, ale jest też satysfakcjonująca. A twoim zdaniem, Roy,
Jaka jest praca nauczyciela? Trudna, ciekawa, właśnie kreatywna? Jeśli szkoła, ja myślę, że jest trudniejsze teraz, bo przed zawsze nauczycielką było szef. Teraz rodzina jest szef i zawsze mówi źle dla nauczycielką, tak? I nasze dziecko jest anioł, tak? An angel. I tak, i nauczycielką jest niepomoc i Nie co. pomaga. Tak, jest trudniejszy teraz, ale dobrą nauczycielką nie ma problemu, bo wszystko dzieci lubi ten nauczycielką i rodzinę też, bo kiedy dziecko szczęśliwe, rodzina jest szczęśliwa. Dobrze, ale to pytanie jest inne. So I should listen, tak? Tak, Słuchasz mnie. to pytanie, jaka jest praca? You should give like description of work of teacher, tak? Na przykład hard job, nice job, creative job, satisfying job, tak? Jaka jest ta praca? Łatwa, easy job, tak? Myślę, że Nikła, nie nice. łatwo. Zależy Trudna. nauczyciel, bo ja znam kilka nauczycielką, kto pracuje przed lekcją i preparacja, prepare dla student na Przygotowuje przykład. materiały. I jest bardzo ważne dla nauczycielką, student uczy się, tak? Ale Dokładnie, niestety nie czyli wszystko. To jest, to zależy kiedy. od uczniów, tak? To Tak. zależy od studentów. Jeśli studenci uczą się, no to ta praca daje satysfakcję, jest satysfakcjonująca, jest przyjemna, jest miła, jest ciekawa. A jeśli uczniowie nie chcą słuchać, nie uczą się, to jest ona trudna, tak? Jest ona trudna. Dobrze, i punkt numer 4, życzenia dla nauczyciela. Wishes for teacher, tak? Czyli nie mamy dzień nauczyciela i co mówimy do naszego nauczyciela lub do naszej nauczycielki? Możemy powiedzieć wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela. I na przykład dużo sukcesów, dużo satysfakcji w pracy, dobrych studentów, tak? Którzy uczą się, słuchają. Dużo zdrowia, dużo patience, tak, cierpliwości. To są takie przykładowe Więcej życzenia dla pieniądze nauczyciela. Więcej od pieniędzy twojego szefa. od dyrektora, od szefowej. Także Roy, dzisiaj mamy podcast o Dniu Nauczyciela i ty możesz powiedzieć życzenia dla mnie, dla swojej nauczycielki języka polskiego. To jest ten moment. Czekałam na ten moment cały rok. Proszę. I suppose wszystko najlepszego. Wszystkiego, tak, super. Wszystkiego Na najlepszego. dzień nauczyciela, bo Z okazji Dnia jesteś Nauczyciela. najlepszy, bo cały czas czytałam komentarz od osoby, kto słuchasz i wszystko lubi twoje styl. Jesteś łatwiej, nie robi bardzo trudny. Pamiętasz, musisz czasami mówić po angielsku, bo to jest nowe słowo i wszystko. Uczyć się i mówi, jest lepiej od ciebie. Ja też mam dużo komplement od ludzi, kto słuchasz, też od jeden osoby, kto mówi, jestem bardzo lepiej teraz, tak? Dzięki dla ciebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jest mi bardzo miło, czuję się bardzo miło i sympatycznie. Wy jesteście największą motywacją nauczyciela, czyli właśnie studenci, którzy robią progres, którzy chcą się uczyć, którzy słuchają. I wasz progres, wasze szczęście to jest najlepsza nagroda dla nauczyciela. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo, Kamila. Dziękuję bardzo. So you can get lessons from Kamila, PelonaSwitch.com. All our episodes are on LearnPolishPodcast.com. As mentioned, we're on BitChute and YouTube, and you find the links to the podcast description. Be sure to subscribe and give us a thumbs up and share with your friends, because when you subscribe, as soon as a new episode goes out, you'll get notifications so you don't miss any other episodes. And as mentioned, I'm a podcasting coach with four other podcasts. You'll find everything on bio.link/podcaster. Until next week, dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia.